O, jak cudownie tutaj jest. Jest godzina 9 rano i wybraliśmy się na te piękne poławy. Ja jestem waszym ulubionym królem i dzisiaj pokażę wam, jak to ja, wasz król, wybiera się prześwietnie na tę oto prześwietną dolinę, jaką jest ten prześwietny jezioro czy coś takiego. No, Morris, teraz daj mi wędkę, proszę. Dobrze, dziękuję. Dziękuję ci bardzo serdecznie za wędkę. No i teraz sobie powiemy troszeczkę rybki. Może to zwiedzę. Patrz, jaka woda czyściutka, bardzo ładna. Jest bardzo cieplutko, ptaczki śpiewają. Zlecimy z pierwszą zrzutem. O, jest ładnie zrzucone. Dobrze, czekamy. Rybki się pluskają. O, jaka jest mucha, spadaj. Idź stąd. O, coś bierze, uwaga, uwaga. Czy wezmę? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobrze, czekamy na branie. Oj, jedzie, bierze, bierze, dobrze. I złapaliśmy baza słonecznego. 0,150 kg. 20 cm, bardzo ładnie. Biorę sobie te siateczki. I rzucamy kolejną synętę. Teraz poczekamy, może zrobimy coś lepszego. Mam nadzieję, że wam się taki refleksik lekki podoba, taki vlog z wędki. Amok powiedzą, że tak zrobi, a ja go wyprzedziłem, że zrobiłem to pierwszy, nie? Jeżeli wam się podoba, to zostawcie łapeczkę w górę. Zawsze mnie to jakoś zmotywuje i za 200 łapeczek w górę pod tym filmem, bardzo szybko jak wiecie, to zaraz wam wypuszczę kolejny odcineczek z naszego vloga. Naprawdę jest w prawdziwym życiu, zobaczcie, patrzcie. No tylko za amok trzyma wędkę, bo ja takich rąk nie mam, ale może mi się uda. Ej, halo, halo, spawik. No, oj, coś działa, dobrze, dobrze, już bierze. Już się coś interesuje. Oj, już się interesuje, dobrze. Jest, dobrze, wzięło. Dobrze, mamy rybkę. Mamy rybkę. Pse. Ej, halo. Jak to przecież to zacząłem? Dobrze, rzucamy kolej. O, coś plusnęło, coś blisko. Ej, wędkę mam w wodzie, boże. Może ja to ściągnę? Może ja to ściągnę jeszcze raz, rzucę, może sypsem, sypsem rzucanie, proszę. Patrzcie, tak się rzuca, hop. I troszeczkę dalej rzuciliśmy. Dobrze, miał się może. Troszeczkę tutaj skupię na bardziej chcę. Uwaga, czy coś wezmę teraz. Mamy na czerwonego robaka. Zyłkę mamy dość dobrą, bo 0,20 chyba. Więc jak jakieś skarpisko wezmę, to Morris wyciągnie, prawda? Wyciągnie, nie? Jak to nie wyciągniesz? Ej! Ja ci powiedziałem, że masz wyciągnąć. Czekajcie, coś chyba będzie brało. Ja właśnie to powiedziałem. Dobrze, dobrze, dziękuję, że właśnie to powiedziałem. Jest, bierze! Dobrze. Ściągamy. Jest kolejna rybka. Bas niebieski. Fantastycznie, widzicie. Troszeczkę cięższy. 20 cm. Coś mi chlapie, tutaj zatrzymamy. I rzucamy kolejny raz. Czy teraz coś złapie bas zielony? Mazem będziemy mieli basa zielonego. Mazem będziemy basa zielonego mieli. Powiem wam, że siedzenie na rybach takie jest cudowne. O, coś wiedzę, coś wiedzę. Coś weźmie teraz? Halo? Weź tą przepiękną, cudowną psynętę. Proszę. Ryby się pluskają. Powiem, że takie prześwietne siedzenie na rybach jest bardzo prześwietne. Ponieważ możemy posiedzieć. O, bierze! Bierze! Bierzemy ją. Bierzemy ją. Bierzemy. Jest! O Jezu, złapałem jakieś młode basa wielgobogowego. Ma 0,35, coś tam, 28 cm, zatrzymaj. A, zwróć uwagę na pogodę, dobrze, nie potrzebuję tego. Dobrze, ja już to wiem. Widzę, 24 stopnie Celsjusza, może zmieńmy. Marc, mówiłem ci, żeby z tego... O, mam cień! Jezu, Jezu! Ej, widzisz to? Ja tam lewituję, ja tam takie prześwietne sztuczki umiem. Wędkę trzymam, patrzę, no, ale nie umiem... Nie mów za! Boże, nie udało się zarzucić, no naprawdę. Jest, dobrze, rzucamy. Rzucamy. Jep. Rzucamy, dobrze, może się coś teraz wylosuje, może coś takiego prześwietnego dzisiaj wyłowimy. Ten bas niebieski, złoty, coś takiego był prześwietny. O, coś wezmie? Coś wezmie, coś by wzięła? Coś by będzie branie jakieś prześwietne? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że... Ale co coś wezmie? Halo? No, pies, szybko.
No, bierz. Szybko. No, bierzesz czy nie? No, zdecyduj się w końcu. Widzisz, mam tu wędkę. Widzisz? Mam tu wędkę taką... Tak jak... O Jezu Boże, przepraszam. Ja wziąłem. Jest. Ja już mam rybkę. Patrzę. Bas niebieski. Znowu zatrzymaj. Sprzedamy sobie ją później i możemy sobie prześwietnie tak ją sprzedać. Mieć pieniążki. Możemy później wydać na jakieś lemury. Jak się uda, to kupimy sobie lemura. Będą lepsze odcinki. Będzie lepsza wędka. A jeżeli będziecie chcieli tego więcej, to zostawcie to łapeczką w górę. Zawsze mnie to motywuje do dalszego nagrywania. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. No. O jest! Bierze, bierze, dobrze. Zaciąłem, dobrze. Ej, halo! Przez wyobranie. Weź mnie nie troli, gro, proszę. Daj mi tutaj jakąś świetną rybkę. O, jest branie, dobrze, kolejne branie. Ona tu bierze, ona tu... Jest, wzięła. Dobrze, jest rybka. Jest, bas słoneczny, znowu. Zatrzymamy. Dobrze, już mamy chyba... czekajcie. Już mamy... Halo, gdzie to się otwierało? Nie to. Dobrze. Już nie wiem, co się, jak to się sprawdzało. Czekajcie. F1 kliknę, bo to jest pomoc. Następna godzina. Poruszanie się przyspiesz regulacja gruntu. Poruszanie, przewijanie czatu, obrót. Rzut. Przetnij, wybierz wędkę. Mapa. Nie widzę, ile złowiliśmy. Ale zawsze coś. Zawsze coś się przetnego trafiło. Jest woda, płynie 1 metr na sekundę, jest dzień pierwszy, jest 9:27, już 30 minut praktycznie siedzimy na rybach i zapaliśmy parę sztuk. No zawsze coś. Zawsze coś. Mucha, spadaj! O, coś mi zadło na ramieniu. Morris, weź coś, sądzni. Sądzni, bo mnie to boli, coś. Dobrze. Chyba będzie branie, albo to płynie tak prześwietnie. Nie, to płynie, dobrze. Może będzie branie teraz, uwaga. Mam nadzieję, że coś będzie przeciętnego teraz. Halo? No bierz. No dobrze, dobrze. No interesuj się, no dawaj. Dawaj. Interesuj. Dobrze. Dobrze, jest, bierzę. A, coś turnęło. Coś znowu? Nie baw się tym, tylko bierz to. Weźmiesz to w końcu, czy nie? Halo? No bierz to. Halo? Od jest. Dobrze. Dobrze, mam. Coś dużego. Nie, to jest jakiś bas niebieski, 0,190 kg. Zatrzymaj. Mam kolejne punkciki. Zawsze można to... O! Patrzcie, mam strunę na ryby. 4,080 kg. To jest chyba dobre, nie? Prawda, Marys? No dobra, nie? A weź to się tutaj schowaj, weź tutaj... A co mam wędkę w wodzie? Bazę. Muszę pilnować powieka. Patrzcie, tu jest pawik taki złoty, coś. A ciemno zrobi. A słoneczko jest ładne, więc... Zaraz pewnie będzie zachodzić. Nie, w sumie ona dopiero wstaje. Dobrze, ja już przecinam pieprzy z głupoty. No płyń. Muszę ściągnąć chyba. O! Czy... Zaciąłeś za wcześnie. No przecież brania nie było, halo? Nie było brania. Co wy mi tu chcecie pierdzielić, co? Brania nie było, to ja mam zacząć wcześnie? Niemożliwe. Halo. Kro, weź się ogarnij. Ej, może to zwędnie teraz, proszę. Poczekałem to cierpliwie, tutaj siedzę i myślę, czy by nie zmienić miejsca naszego połowu. Zaraz może mi jak nic nie wezmę w przeciągu tej 10 sekundy. Uwaga, 3, 2, 1, weź coś sturknij. Dobrze, nie bierze, zmieniamy miejsce. Halo? Jak to zacie... No przecież... No... Nie, no ja idę gdzie indziej, patrzę, no... Tutaj chcę. Nie, to byłem, dobrze. Jeszcze raz przeszedłem w to samo miejsce. Tutaj chcę. A dobrze, czekamy. Taka muzyczka, chcecie. O, patrzcie, jesteśmy w innym miejscu, widzicie to? Jesteśmy... Oj, Morris, nie, jeszcze wędki nie chcę. Patrzcie, jest takie przeciętne miejscówka. Troszeczkę podobno do tamtej. Tu jest taka skarpa, widzicie, taka przerysana. Mam nadzieję, że to jest jakoś prześwietnie, to będzie nam się tutaj łowiło. Zławmy tutaj 3 rybki może albo więcej. A tu jest lepiej widoczny spławik. Możemy tak bardziej zaobserwować, że ten spawik jest troszeczkę czerwono-zielony. Czy branie będzie? Chyba wzięło. Chyba bierze. Uwaga, bierze. Bierze nam ryba. Bierze nam coś. Coś nam bierze. Nie mogę jeszcze zacząć, bo jest jeszcze za wcześnie. Jeszcze nie.
Jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. Ona sobie dopiero bawi tym naszym robackiem, co tam siedzi. Morys, jak będziesz z nich zacny, to cię zaraz na haczyku przyczepię. Zobaczysz. Zaraz tam wyląd... O, to wzięło. Co będzie brało? Patrzcie, bawi się. Bawi się. Halo. Halo, no bies. No bies. Pobaw się już. Tak całkowicie. O, już. Już się bawi. Dobrze. Czekajmy. Czekajmy na chwilę. Aż ona coś weźmie, całkowicie weźmie. Niech weźmie całkowicie. Będzie lepiej. O, jest. No, no dobrze. Jest. Mam ją. Mam ją. Mam ją. Dobrze. Złapałem basa niebieskiego. Zatrzymajmy. Jeszcze może trzy ryby i idziemy stąd, bo już mi się tutaj już tak, wiecie. Jest troszeczkę późno. No, już prawie 10. Się umówiłem na 11 z Mariolką, więc musimy zaraz padać, bo troszeczkę do domu jeszcze mam. I będę musiał zaraz zmywać się wędką tą prześwietną. I muszę się zmywać. Niech już weźmie. Ej, weź już rybkę, bo mnie Mariolka zaraz zabije. Miałem się jechać o 11. O, jest! Jest, dobrze. Dobrze. Jest. Jak to przynęta zas... Mam rybę, halo! Jest. 20 centymetrów, widzicie? Dobrze, musimy zaraz spadać, bo jeszcze mam 5 minut. 5 minut i muszę iść, bo mnie Mariolka zabi. Ale nie, to jest chyba za płytko. To jest za płytko. Dobra, rzućmy tam dalej. Hop! No, rzućmy teraz coś jednie, no naprawdę. Jestem ciebie zadowolony. Ten spławik w ogóle leży. On jest tu za płytko. Szybko, Mariolka mnie zabije, Boże, muszę zmienić miejsce tutaj. O, teraz pójdę. Halo, rzucamy. Dobrze, tu jest jeszcze płytko. Muszę złapać tutaj jakąś rybę. A widzicie? Tam jest ta łódka, tam. Tam, gdzie siedzieliśmy. I tu łapali. O, czekajcie, co zbierze? Czy mi się wydawało? Tak. Co zaraz będzie brało? Halo. Jest jakaś rybka, dobrze? Już ona tam się bawi. Już się tu ryby... Boże, jest, mam ją. Pas niebieski. Dobrze, zatrzymajmy. Ja muszę spadać, ja się z wami żegnam, bo mam rurkę zabiję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Jeżeli wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę i na razie. Dobra, Morris, uciekamy.